Teraz to ja będę ki... dzień dobry, dzieciaki, pomrowiaki. Jestem i dzisiaj będziemy się uczyć. Znaczy, wy będziecie się uczyć, bo ja już umiem. Będziecie się uczyć, jak zrobić tradycyjny japoński tsugekushi. No to zaczynamy. A więc do wykonania tsugekushi potrzebujecie kushi, czyli grzebienia. Tutaj akurat mamy wykonany z drzewa brzoskwiniowego, może to być z drzewa paulinowego? Nie wiem, jak to się mówi po polsku. Może to być z hinoki, może to być z... czego jeszcze? Z cybaki. No, najważniejsze, żeby to był tego typu drewniany. W tym kształcie. Tak, w tym kształcie drewniany grzebień. Rękawiczki przydadzą się. Niekoniecznie możecie użyć, jak jesteście hardkorami, ale się przydadzą. Uwaga! Olej. Ja wybrałam olej cybaki, ale może być każdy wasz ulubiony olej do olejowania włosów. Nie musicie się ograniczać, nie musi to być cybaki. Ja lubię cybaki, to jest popularny, więc mam. Uwaga! Jasyri, czyli papier ścierny. Tak, papier ścierny będzie potrzebny. No i na koniec torebka typu ziplock, taka z takim zapięciem. A więc, moi drodzy, co to jest tsugekushi i o co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego w ogóle włosomaniaczki powinny oszaleć na tym punkcie, powinny wiedzieć, że jest taki cwancy? To ja już opowiem. Tsugekushi to jest nic innego jak bukszpanowy grzebień, ponieważ cygie to jest bukszpan, a kusi to jest grzebień. I teraz sobie myślicie, okej, Emi, ale masz grzebień z drzewa brzoskwini i dlaczego nazywasz to tsugekushi? A właśnie. I tutaj na początku chciałam to wytłumaczyć, o co chodzi, bo może to być bardzo mylące. Tak. Obecnie wszystkie tego typu grzebienie maczane w oleju, tak, bo to będziemy robić, nazywa się po prostu tsugekushi. A dlaczego? Już wytłumaczę historycznie, bo wszystko w Japonii ma swoją historię. A więc było to tak, że kiedyś taki grzebień to było coś. To nie było takie, pójdę do drugstore, pójdę do sklepu i sobie kupię, bo mi się połamał, tak? Albo kupię sobie na zapas. No nie. To była inwestycja na całe życie. I oczywiście nie mówimy tutaj o szlachciankach, o dziewczętach czy kobietach z takich zamożnych rodzin. Nie. Bo dla takiej zwykłej mieszczanki to był grzebień na całe życie. Więc po pierwsze musiał być mocny, mieć mocne ząbki. Mocne ząbki, które się nie połomią, bo wiecie, no japońskie włosy, to jak zaczniecie czesać i kołtuny, nie kołtuny, ponieważ wiecie, kiedyś się nosiło te fryzury, tak, i to się nosiło, tego się nie robiło codziennie. Więc tam się działo. W ogóle cały, dzisiaj nie będę opowiadać całej historii grzebieni, bo ona jest wielka, jest potężna. Grzebienie to jest coś tak związanego z kulturą kobiecą w Japonii, że ho, ho, ho. Ale jak chcecie taki odcinek, to dajcie znak w komentarzu, to zrobię oddzielny odcinek o grzebieniach. Ale wracajmy do tsugekushi. Więc dlaczego wybrano w ogóle tsuge? A tsuge to jest po prostu bukszpan. Bukszpan, ponieważ bukszpan jest bardzo twardym, mocnym drewnem, więc to jest takie budne drewno, jak rzemieślnik robił grzebień z cygie, no to girl, używasz go całe życie. I śmiechem, żartem,
ten kunszt robienia grzebieni cygekysi, już mówię z prawdziwego bukszpanu, no to przetrwał do dzisiaj i jak najbardziej Wy też możecie je dostać, czy to właśnie na japońskich aukcjach internetowych, czy może jak wybierzecie się do Kyoto, to tam są rzemieślnicy, którzy wytwarzają tradycyjnie te grzebienie. Tylko że grzebień cygekysi, czyli z prawdziwego bukszpanu, z Kyoto, od rzemieślnika, to jest najtańszy taki, wiecie, na bazarku, co widziałam, że sprzedają za... Już mówię, to będzie 120 zł najtańszy, a jak chcecie taki jebutny od rzemieślnika, w sensie, że on tam wytwarza, siedzi w swojej pracowni, możesz przyjść kupić, bo też są takie, że tak można powiedzieć, stragano pracownie, no to jest koszt 500 wzwyż złotych, tak, czy na aukcjach. No ale tak, więc to się tak przyjęło i te cygekysi były wytwarzane masowo w tamtych czasach, więc po prostu to szło, ta nazwa szła i do dzisiaj po prostu, nawet jeśli robi się z paulowiny, nawet jeśli robi się z drzewa momo, czyli z brzoskwiniowego drzewa, czy robi się z cybaki, czy robi się z hinoki, tak się nazywa cygekysi. I nawet jak wpiszecie cygekysi, no to zawsze wyjdzie cygekysi no tsukirikata i wyjdzie maczanie w oleju, więc no to taki śmieszna taka ciekawostka, no bo mówimy tutaj grzebień bukszpanowy, a tutaj grzebień de facto z drzewa brzoskwini. No ale mniejsza o etymologię słów i tak dalej. Przejdźmy do roboty. O co w tym chodzi? Jak już powiedziałam, są to grzebienie maczane w oleju. Po prostu maczane w oleju. Po co to się robiło? Jak już mówiłam, bukszpan był bardzo twardy, bukszpan był... po prostu musiał przetrwać. Więc trzeba było zmiękczyć te drewno. To raz. A druga sprawa. W Japonii. Japonia jest... takim trochę subtropikalnym klimatem, zwłaszcza latem, więc tutaj wilgotność powietrza jest o wiele wyższa. I kiedyś nie było po prostu lakierów, no była laka, ale laka była droga, więc co zrobić, aby po prostu zapreparować ten grzebień? No trzeba było, żeby nie zgnił, tak? On miał służyć całe życie, najczęściej też całej rodzinie, matce, córce, babce. No to co trzeba zrobić? W oleju! W oleju namoczyć i tak kobiety rok maczały swoje grzebienie w oleju. I tak powstał ten do dziś znany po prostu tutaj cygekysi i odkryły przy okazji, że czesanie tym jest o wiele milsze, no może nie będę teraz czesać, bo on jeszcze nie jest zrobiony, jest o wiele milsze, nie wyrywa tak włosów, ładnie je rozdziela, do tego nie puszą się i pięknie się błyszczą, więc to takie girl, fajna sprawa. Więc taka jest historia cygekysi pokrótce. Więc już widzicie, po co, na co i dlaczego jest ten grzebień. Miejsce pracy, proszę bardzo. O, takie wzięłam. Bo musimy zrobić po prostu co? Na tych grzebieniach najczęściej jest po prostu lakier. No musimy go po prostu zetrzeć. No właśnie, jak już oczyściliśmy z lakieru, ja mam tutaj taki nieużywany pędzel, oczyszczamy strocin z pyłu. Dobra. Taki oto chłopiec grzebień. Teraz jest sprawa banalna. Dlatego myślę, że to jest świetna sprawa, bo jest tania, bo jest ekonomiczna i jest banalnie prosta. Bierzemy
torebeczkę zip, otwieramy. Nic trudnego, nic trudnego. Ja biorę swój cywaki oil, czyli olej cywaki. Wy możecie wziąć jakikolwiek chcecie, absolutnie każdy się nada. Bo ludzie tak myślą, a no bo w Japonii cubaki, to ja też muszę mieć cubaki. W Japonii cubaki, ponieważ kiedyś był to najbardziej popularny olej, tylko dlatego. Dzisiaj kobiety używają i jojoba, i oliwy z oliwek, więc ja myślę, że jak laski z Edo miałyby... Mogę sobie. Laski z Edo miałyby wybór większy, myślę, że też by sobie używały innych. Tak. O, taki pikny, nowiutki, żem kupił. No i po prostu wlewamy olej tutaj. I się. Jak zwykle nie pachnie. No, teraz będziemy się... Teraz to ja będę ki... O, ja pierdolę. No i to teraz zajmie 300 godzin, bo to kropelkuje, zamiast kurwać. Więc widzimy się za 4 godziny. Dobra. Czy tyle styknie? Zaraz zobaczymy. No i po prostu, jak mamy tutaj oila, no to wrzucamy nasz, jeszcze nie tsugekushi. Nasz, o tak, bo tutaj jest ten, źle pokazuję. Proszę bardzo. Żebyś tutaj woil i majtamy. A, akurat, więc zobaczcie. Na taką torbkę, no i zamykamy. Girls, boys. To mi tam, nie wiem, ćwiartka tego poszła. No, tyle poszło. No i podobno, bo mam oil, trzeba będzie wrócić do olejowania włosów. O, i macamy, wiecie, i trzeba wymacać, wiecie, wmacerować ten olej tego grzyba, grzyba, tak, i tak, i tak robimy, a, więc nie trzeba, właśnie widzę, że wcale nie trzeba dużo oilu, żeby on był cały pokryty i żeby było dobrze. Najważniejsze i tak, żeby te ząbki miały dostęp największy do oleju, bo przecież tym czeszemy, to jest najważniejsze. Tak więc, tak wykonany już tsugekushi, odkładamy, słuchajcie, w ciemne, dość chłodne, nie zimne, tylko po prostu chłodne, żeby to nie było ciepłe miejsce, w chłodne miejsce na 2 tygodnie. Tak, dobrze słyszycie, to odkładamy na 2 tygodnie. Ale spokojnie, nie będziemy czekać przed kamerą 2 tygodnie, bo ja tutaj mam swój poprzedni cykl. Jak widzicie, jest to inny typ. Tak, on już siedział 2 tygodnie, zrobiłam go 2 lata temu i działa tak samo. I to jest niesamowite, że ja go jeszcze nie moczam, on nadal tak cudownie działa. Więc on wygląda tak, on ciemnieje, no wiadomo, pochłania olej. Ale muszę Wam powiedzieć, że jak ja go kupiłam, no to było po prostu zwykłe drewno. Ale jak teraz go dotykam, no bo co się robi? No jak już minie 2 tygodnie, wyjmujesz ten tsugekushi, obmywasz go oczywiście z oleju, z resztek oleju, czyli tutaj można już jakieś mydełko lekkie użyć, coś, żeby po prostu zdjąć tą warstwę oleju. I on jest już gotowy do użycia. I słuchajcie, on jest taki fajny w dotyku, bo on jest jakby taki aksamitny. On absolutnie nie zostawia żadnej, wiecie, klejącej łuny, czy to na dłoniach, czy to na włosach. On po prostu jest świetny, bo on nie tylko rozczesuje fajnie, nie tylko zostawia połysk, ale to jest też naturalny UV-katto, czyli ochrona przeciw promieniowaniu UV, tak to się mówi, więc... One są takie i świetne są, bo są delikatne. Jak się nimi czesze, to po prostu, no, jest delikatnie.
dodatkowo właśnie jest ten efekt po prostu błyszczących, fajnych włosów, więc warto sobie poświęcić jakiś tam czas, żeby po prostu pogrzebykować. I naprawdę ja je bardzo lubię, bo one są no po prostu fajne, delikatne i no taki cwancyk, no. No girl. Poza tym one zostawiają taką mikroskopijną otoczkę tego oleju na włosach, ale nie taką, że to ci obciąży i nie taką, że masz tłuste włosy. Nie, nie ma czegoś takiego, absolutnie nie ma. To jest po prostu, one są tak fajnie też dociążone, tak przyjemnie dociążone, tak jak powinny być włosy dociążone i nie elektryzują się, jeśli macie w ogóle problemy z włosami, które się elektryzują. Girl, to się sprawdzi. I teraz pewnie macie pytanie, typu dobra, okej, raz naolejuję, to co, ile się olejuje? Wiecie, i to taka, tak naprawdę to jest taka sprawa indywidualna, bo można co rok olejować, można co pół roku, no co kilka miesięcy no nie polecam, ale tak co pół roku to jest chyba najszybciej, ale co rok to tak można sobie olejować taki grzebień. I on jest fajny, bo on jest, wiecie, załóżmy ten mam do domu, tamten będę miała w torebce. Girl. Tanie, dobre, szybkie. No to nie jest jakaś robota nawet z tym ścieraniem tego tego lakieru. To jest, nie jest duża robota. Więc myślę, że to jest cwancyk dla wszystkich włosomaniaczek, które powinny wiedzieć, jak baby z Edo wymyśliły fajną rzecz. No. Więc to by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, oczywiście dajcie łapki w górę. A jak Wam się nie podobało, to dajcie łapki w dół. Logiczne. I oczywiście, jeśli chcecie zakupić taki grzebyk, jest u mnie w sklepie. Link jest w opisie, więc zajrzyjcie. Tak. A, i wiem, że zaraz zacznie Emia, czy w sklepie będą oleje do włosów cybaki? Nie, ponieważ w przesyłce lotniczej, jeszcze raz powtarzam, nie wolno etanolu, czyli wszystkich kosmetyków z etanolem, do tego nie wolno olei, ponieważ są łatwopalne. To nie jest przesyłka morska, to jest przesyłka pocztą lotniczą. Tak, tymi maszynami, które mają ograniczenia, bo mają hektolitry paliwa ze sobą, więc są ograniczenia. Nie, nie wysyła się olej tak naprawdę. No, więc to by było na tyle. Widzimy się już niebawem. No, myślę, że może z jakimś vlogiem christmasowym, ale wcale nie christmasowym, bo my nie obchodzimy. No, ale dobra, kończę. Idę. Dakala, ja i moje cygekusi. Alam. Dakala. Dziany, matany, bye.